Patrycja Loszek, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Na Widelcu. Dzisiaj z Panią Kasią, z Panią dietetyk. Dzień dobry. Porozmawiamy o diecie matki karmiącej. Czy w ogóle istnieje takie pojęcie jak dieta matki karmiącej? Co taka matka powinna jeść, a czego unikać? No właśnie, Pani Kasiu, może na początek obalimy ten stereotyp. Czy istnieje, czy jest dieta matki karmiącej? Nie ma czegoś takiego jak dieta matki karmiącej. Ja broń Boże tutaj nie mówię, żeby nie uważać na to, co jemy. Natomiast u nas gdzieś mimo wszystko przyjęło się, że matka karmiąca z góry nie może pozwolić sobie na pewne rzeczy, tak? Od początku z dziada, pradziada, gdzieś tam jest nam przekazywane, że w momencie karmienia piersią na pewno nie jemy rzeczy alergizujących, czyli ostrych przypraw, takich warzyw strączkowych, które będą wzdymały, czy smażonych rzeczy, tak? Dietetyk zawsze powie, że nie ma czegoś takiego jak dieta matki karmiącej, natomiast musimy zwracać uwagę na to, co jemy i w jakich ilościach, ale przede wszystkim obserwować nasze dziecko. Jeżeli dziecko nie ma alergii, nie zauważamy, nie wiem, kolek, nie zauważamy gorszego samopoczucia, czy widzimy, że wszystko jest do tej pory w porządku, nie powinniśmy stosować jakichś strasznie radykalnych tutaj postanowień, tak? Ważne, żeby mieć te oczy dookoła głowy na samym początku i po prostu obserwować, jak to dziecko reaguje na pewne produkty. Dobrze byłoby na początek wprowadzać stopniowo pewne pożywienia, właśnie po to, żeby zobaczyć, czy nasze dziecko na nie dobrze reaguje. Natomiast takim mitem i tym takim pierwszym słowem dieta matki karmiącej dziś nie do końca robimy to dobrze i nie do końca się tego powinniśmy trzymać. Zwróćmy uwagę na to, co jemy i jak to dziecko reaguje. Natomiast od początku nie zakładamy, że pewnych rzeczy nie jemy. Jeżeli w trakcie ciąży jedliśmy pewne produkty i nie czuliśmy się gorzej, były one w odpowiedniej proporcji, to później, kiedy karmimy to dziecko piersią, jeżeli wprowadzamy drobne ilości tego pokarmu, sprawdzajmy. Jeżeli nic się nie dzieje, dziecko nie ma alergii, możemy sobie na pewne rzeczy pozwolić. Natomiast jeżeli zjedlibyśmy większą ilość takich produktów, wtedy może dojść do jakiegoś czynniku takiego mocno alergizującego, czy na przykład do kolek u dziecka, tak? Natomiast same kolki to jest tak naprawdę niewykształcona jelita, czy połykanie powietrza podczas karmienia, tak? Niekoniecznie musi dany produkt działać na to dziecko w tym momencie, jeżeli ono spożywa to, co spożywa matka. Ale na co musimy uważać, tak? Bo mówiąc już o jakichś takich większych, rygorystycznych spostrzeżeniach, to przede wszystkim smażone rzeczy, gdzieś, które będą dla matki ciężko strawne. Czyli odstawiamy smażenie, bardziej pieczemy. Tak, bardziej pieczemy, bardziej gotujemy, ewentualnie możemy pozwolić sobie na jakiś smażony posiłek, natomiast w mniejszej ilości. Sprawdźmy, jeżeli jednorazowo nic się nie dzieje po smażonym posiłku, jeżeli nie będzie on obfity, wtedy możemy raz na jakiś czas sobie pozwolić na taki posiłek. Podobnie powinniśmy uważać właśnie tutaj z warzywami strączkowymi. One są dosyć wzdymające, więc na niektóre dzieci czy matki nie reagują tak w ten sposób. Natomiast niektóre z nich mogą odczuwać właśnie jakieś bóle brzucha. To jest już bardzo indywidualne podejście, indywidualna sprawa, więc jeżeli zjedlibyśmy takich warzyw strączkowych odrobinę i nic się nie dzieje, to możemy sobie nawet na nie pozwolić, tak? Natomiast w odpowiedniej proporcji, jeżeli zjemy tego duże ilości, no to na pewno gdzieś to dziecko to odczuje. Podobnie z owocami takimi drobnopestkowymi. Mówi się, że truskawki, maliny będą to takie owoce mocno alergizujące. Natomiast w odpowiedniej proporcji, jeżeli zjemy kilka takich truskawek i na dziecku nie widzimy alergii, nie widzimy wysypki, nie widzimy, że coś się dzieje, spokojnie na małe ilości możemy sobie pozwolić. Natomiast tutaj jest ważna proporcja. Jeżeli zjedlibyśmy tego bardzo dużo, na pewno, nawet jeżeli dziecko nie jest uczulone, może to odczuć. Podobnie z potrawami ostrymi. Kobiety, które podczas ciąży jadły cebulę, czosnek i nie miały jakichś problemów, czy nie czuły się źle, bo są przyzwyczajone, bo odpowiednio na to reagują. Może być tak, że przy małej ilości spożycia na przykład takiego sosu czosnkowego czy cebuli nic się złego nie zadzieje. Natomiast pamiętajmy, że cebula czy czosnek zmienia smak mleka, więc po prostu dziecko może odrzucić ten pokarm, bo nie do końca będzie mu dokładnie pasować. Nie na zasadzie alergii, a po prostu smaku. Więc tutaj radziłabym takie drobne wprowadzanie pewnych produktów i patrzenie, reagowanie, jak to dziecko się zachowuje. Natomiast nie skazujmy się od razu na pewne ograniczenia, że nie, bo tak robiły nasze mamy, bo tak być powinno. Jeżeli widzimy, że naprawdę coś
się złego dzieje, wtedy taka dieta lekkostrawna byłaby najlepszą dietą, tak? Mhm. Natomiast w małych ilościach od czasu do czasu także pozwólmy sobie na coś i sprawdźmy, jeżeli produkujemy ten pokarm w odpowiedniej proporcji, jeżeli to dziecko nie ma alergii, nie ma tutaj już jakiejś skazy białkowej, na przykład to jest taki najważniejszy problem, gdzie może nas dotknąć, to spokojnie możemy sobie na pewne rzeczy pozwolić, natomiast z głową obserwując i w odpowiedniej proporcji. Mhm. A Pani Kasiu, a co z takimi kobietami, które mają problem z pokarmem? Mhm. Czy istnieją jakieś produkty, które wspomogą ten mhm. pokarm, które dadzą więcej tego mhm. pokarmu? No to już jest indywidualna kwestia, tak? Niektóre panie produkują tego pokarmu tyle, że mogłyby spokojnie wykarmić dwójkę czy trójkę dzieci, inne produkują go mniej. Kiedyś mówiło się, że bawarka no będzie powodowała większą produkcję mleka, natomiast jest to nieprawda, jest to już udowodnione tak naprawdę naukowo. Mleko pijące z herbatą, tak, bo to jest właśnie bawarka, nie powoduje większej produkcji mleka. Tak naprawdę za produkcję mleka, poza tymi hormonami i takimi genetycznymi warunkami, które mówią o tym, ile my możemy tego mleka produkować, głównie odpowiada za to woda. Czyli czym więcej wody pijemy, tym mamy większą możliwość produkcji mleka. Podobnie jak zwierzęta, tak, w momencie karmienia gdzieś właśnie zwiększają ilość płynów, więc tutaj takie 2 litry to jest minimum. Mówi się, że do 3-4 litrów kobieta karmiąca powinna pić tej wody. Ja wiem, że jest ciężko tyle wypić, natomiast panie w tym okresie też zwiększają zapotrzebowanie i tak samo istnieje więcej płynów piją. To już taka nasza troszkę podświadomość działa. Natomiast żadna bawarka, żadne piwa słodkie nie będą powodowały zwiększenia produkcji. Czy herbatki na przykład? Tak, czy herbatki laktacyjne. Są takie produkty w aptece, możemy je kupić. One są na bazie ziołowym. Gdzieś te zioła mogłyby zwiększyć tą produkcję, natomiast nie są że w takiej ilości, że my to odczujemy i będzie to zauważalne. Mm-hmm. A Pani Kasiu, a co z takim jedzeniem śmieciowym, z przekąskami mm-hmm. typu chipsy, typu mm-hmm. słone paluszki, czy taka mm-hmm. matka karmiąca? To jest dobry pomysł, mm-hmm. takie produkty dla niej? I tu mówiąc, że nie ma diety dla matki karmiącej, bardziej byłabym skłonna mówić, że tak jakby wyrzekamy się wtedy jedzenia fast foodowego, takiego jedzenia w cudzysłowie śmieciowego, które nie wnosi żadnych wartości odżywczych, a przede wszystkim wnosi chemię. Więc tutaj zarówno poza ciążą, czy w trakcie ciąży powinniśmy zwrócić uwagę na to, co jemy, żeby gdzieś tam nie dostarczyć dla swojego organizmu takich produktów. Natomiast karmiąc już piersią, czy będąc już w ciąży, zwracajmy uwagę na to, że te produkty przedostają się, a chemia przede wszystkim przedostaje się tutaj do dziecka, więc to bardziej byłabym skłonna mówić, że przy diecie matki karmiącej wyrzekamy się wszystkiego chemicznego, zwracamy uwagę na E. Słodycze w małej ilości mogłyby być gdzieś tam dopuszczone, natomiast kwestia cukrzycy, czy nie mamy gdzieś tam do czynienia z nadmiarem cukru w swojej diecie, w swoim organizmie. No i takie produkty czekoladowe mogą powodować zaparcia u dziecka, więc tutaj na pewno mniejsza ilość cukru. Gdzieś ten cukier dostaje się także z pokarmem do dziecka, więc niekoniecznie tutaj bardziej ograniczamy słodycze, takie rzeczy fast foodowe, takie produkty przetworzone, które są gotowcami, tak, gdzie większa ilość tej chemii się dostaje. Natomiast jeżeli wybieramy produkty pełnowartościowe, zdrowe, spokojnie możemy je spożywać, natomiast no, zwracajmy uwagę jeszcze na początku na ilości. Jeżeli dziecko nie reaguje, możemy sobie pozwolić na pewne sprawy. Pani Kasiu, a co z kawą i używkami takimi jak alkohol? Na pewno podczas ciąży, jak i w trakcie karmienia nie spożywamy alkoholu. No to już wiemy, jakie są główne przyczyny, więc tego się trzymajmy, jesteśmy świadomi. Te panie nie powinny spożywać alkoholu. Podobnie z kawą, tak? Mamy jakąś odrobinę dawkę kofeiny, którą możemy dostarczyć w ciągu dnia. Natomiast pamiętajmy, że my gdzieś pijemy herbatę, więc ta tiamina też jest dostarczana. Tutaj ewentualnie tą kawę, jeżeli lubimy, jeżeli sprawia nam to przyjemność, to jest taki nasz ala w cudzysłowie deser, możemy sobie postawić na kawę zbożową, która nie będzie zawierała w swoim składzie kofeiny i gdzieś będzie tolerowana przez nasz organizm, czy będzie bezpieczna dla dziecka. Natomiast na pewno zakazane są wszystkie napoje energetyczne, właśnie. Czyli coś, co podnosi nam ciśnienie, coś, co przyspiesza tętno. One także zawierają w sobie dawkę kofeiny bardzo wysoką, tak? Ale dodatkowo mają guaranę, taurynę. To są takie substancje, które będą mocno podnosić siły ciśnienie krwi i będą także niekorzystnie wpływać na dziecko, może być po prostu za bardzo pobudzone i gdzieś w późniejszym czasie to się odbije, tak? Mhm. Powiedzmy może jeszcze o tych produktach uczulających. Mhm. Mówiła Pani tutaj o cytrusach. Mhm. I co jeszcze zaliczamy do tej grupy? Cytrusy, takie owoce drobnopestkowe, tak? Czyli
tak jak wspomniałam, jakieś truskawki, dodatkowo orzechy. To jest ogólnie taki produkt mocno alergizujący, więc na niego bym na pewno uważała. No i taki główny czynnik, tak, czyli mleko, bardziej jeżeli, no to już jest bardziej skomplikowany problem, tak? Mamy do czynienia ze skazą białkową, wtedy odstawiamy wszystkie produkty mleczne na jakiś czas, bo bardzo często dzieci z tego szybko wyrastają, natomiast no, w pierwszej fazie jest to dosyć niebezpieczne i wtedy unikamy produktów mlecznych. Pani Kasiu, bardzo dziękuję dzisiaj za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia.